Rok 2017 zacząłem od najbardziej eleganckiej imprezy, na jakiej miałem okazję wystąpić. Pierwszy trening na powietrzu wykonałem w Ostrowcu Świętokrzyskim, do którego jeszcze w tym roku przyjechałem, ale o tym trochę później. Zorganizowałem dwudniowy wawozlot, na który przyjechali trialowcy z całej Polski. Kiedy wiosna zagościła na dobre, nagrałem pierwszy vlog w kamieniołomie w Polanicy Zdrój, od którego zaczęła się przygoda z YouTube'em. Później współpracowałem z marką 4F. Kupiłem też najlżejszy rower trialowy, na jakim kiedykolwiek jeździłem. Na nim pobiłem życiowy rekord skoku wzwyż i aktualnie wynosi 128 cm. W czerwcu zaliczyłem rekordowe 7 imprez w jeden weekend i 25 przez cały miesiąc. Promowałem szlak Green Velo, trenowałem w najpiękniejszym polskim traparku w Olkuszu. Wziąłem też udział w programie Mam Talent, gdzie usłyszałem 3 razy tak. Po 18 latach kupiłem rower z siodełkiem. Wykonałem pokaz akrobacji rowerowych na Tour de Pologne. Nagrałem też 6 poradników rowerowych, z których najpopularniejszy wyświetlony został ponad 225 tysięcy razy. Odwiedziłem rowerownię w Bielsko-Białej, gdzie zajarałem się jazdą po pump tracku. Poznałem Yellow Boxa, Petardę, Norberta, Mateusza i całą warszawską ekipę rowerowych świrów. W sierpniu kupiłem rower Czarny Euron i zacząłem uczyć się street trialu. Pojechałem do Grodziska Mazowieckiego, gdzie jeździ najwięcej trialowców w Polsce. Tam trenowaliśmy w wielkim składzie podkładów kolejowych. Byłem też na targach rowerowych w Kielcach. Wykonałem pierwszy trening na Awe Park. Skakałem rowerem po opuszczonej hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam poznałem Weronikę, która na BMX-ie latała lepiej ode mnie. Na kanale zameldowało się 15 tysięcy subskrybentów. Byłem twarzą kampanii promującej ekologiczny transport w Kaliszu. Zostałem zaproszony przez YouTube na warsztaty dla twórców. Na urlop pojechałem oczywiście z rowerem do Afryki, którym skakałem po szczycie Monteleao i z pomostu do oceanu. Odwiedziłem z rowerem łącznie 87 miast, gdzie poznałem setki osób zajaranych jazdą na rowerach. Wystąpiłem z moim widowiskiem na 72 różnych imprezach. A rok zakończyłem trenując w hali z torem do trialu w Grodzisku Mazowieckim.